czy to ci odpowiada, czy też ci nie odpowiada, czy otoczenie ci odpowiada. Jest naprawdę milion aspektów, jeśli chodzi o wybór nieruchomości. To nie jest takie proste jak w Polsce. Natomiast w tym kraju obowiązuje mężczyznę zmiana wiary, czyli musiałbyś przejść na muzułmanizm. Kobiety niestety przez wiele lat, myślę, przyjeżdżając tu, wyrobiły taką opinię sobie, jaką sobie wyrobiły, na nią zasługują. Ubolewam nad tym, naprawdę ubolewam, dlatego że nie możemy wszystkich wrzucać i no nie możemy wszystkich Arabów traktować, że są terrorystami. Nie możemy mówić o wszystkich kobietach białych, że jeżeli przylatują tu jako singielki, to są prostytutkami. Obserwując i żyjąc tu, kontynuując wątek kobiety, bardzo jesteśmy tu pogrupowane. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Katarzyna Skalska. Witam Cię, Kasiu. Witam, cześć. Bardzo mi miło, że jesteś moim gościem dzisiaj. Jesteśmy w Egipcie, w Hurgadzie. Kasia zajmuje się tutaj nieruchomościami. Dobrze mówię? Czy trochę kłamiesz? Między innymi, tak. Głównie leży i pachnę. I o to właśnie chodzi. Chciałem z tą porozmawiać ogólnie o życiu, jak tutaj wygląda życie w Hurgadzie, bo bardzo dużo ludzi się interesuje właśnie w tej chwili przeprowadzką, szukają alternatywy dla życia w Polsce. Jak tutaj, jak w ogóle, jak wylądowałaś tutaj? Co robiłaś w Polsce? Czym się zajmowałaś? Normalnie samolotem, tak. Srów. To proste. Z Gdańska wyleciałam i przyleciałam tu. Moja pierwsza wizyta była w 2010 roku, w grudniu dokładnie. Przyjechaliśmy wtedy z obecnym mężem na wakacje. Po prostu wygrzać kości, tak? Mhm. Nasz pomysł na życie był na tamten moment taki, że szukaliśmy czegoś, gdzie byłoby blisko do Polski. Relatywnie blisko i relatywnie szybko komunikacja by zajmowała. I żeby spędzić tutaj zimę i jesień, tak? I na wiosnę wracać do Polski, na pół roku, w roku przebywać tu. No i z Egiptem jest niestety tak, że to jest takie miejsce, albo się kocha, albo się nienawidzi. To znaczy przylatujesz tu pierwszy raz i robisz albo ptaszka, dobra, odhaczone, jadę dalej, albo już zostajesz. Ja zostałam, a dlaczego? Dlatego, że spełniłam marzenie swojego życia, a to było nurkowanie. I ja myślałam, że ze swoim ADHD, którego teraz już okazuje się, że nie ma jako choroby, ze swoim wariactwem myślałam, że no nie ma takiej możliwości, bo przy nurkowaniu trzeba tego spokoju, takiego wyciszenia. Okazało się, że zeszłam, no i się zakochałam. Ale wcześniej przyjeżdżałaś też tutaj do hoteli jakiejś, czy to był pierwszy? Tak, byłam w trzech hotelach tu, potem już wynajmowaliśmy na święta, na okres świąteczny. Przyjeżdżaliśmy tutaj, wynajmowaliśmy mieszkanie, tak. Także całą rodziną we czwórkę żeśmy przyjeżdżali tu na 2-3 tygodnie do miesiąca, nie? Super. A powiedz mi, w Polsce czym się zajmowałaś w ogóle? Różnie. Ostatnio były to nieruchomości w Warszawie na Mickiewicza na Żoliborzu. Koło znanej osoby, ale niestety nie mogliśmy jej trafić. Za mała jest. Sprzedawałam nieruchomości, głównie sprzedażą nieruchomości, wyceną też, współpracą z deweloperami, czyli szacowanie, czy warto, czy nie warto przy projekcie. No takie tam rozmowy biznesowe, tak? Tym zajmowałam się parę lat. Z sukcesami. No nie powiem, bo z sukcesami, tak? I co? Później co? Wynajmowałeś przez jakiś czas mieszkania. Kiedy podjęłaś tą decyzję, że chcesz tutaj być na stałe? Bo jesteś już jak na tobie na tej około 7 lat, tak? Dokładnie. Wczoraj minęło 7 lat, kiedy mieszkam na stałe. Tak. Tak. W tej dzielnicy, czyli w Hurgadzie, dzielnicy El Kauser, nawet nie zdradziłam budynku. Przez 7 lat jestem w tym samym budynku, mimo że zmieniłam mieszkania. Cały czas wynajmujesz, czy to już cały jest swoje? Cały czas wynajmuję, dlatego że im dłużej tu siedzę, tym więcej mam nie tyle wątpliwości, co na początek jest takie, to było takie zachłyśnięcie u mnie. Morze, słońce, plaża, te sprawy, te rzeczy. Ja wiem, że Polacy często odbierają, moi znajomi, często odbierają to tak, że ja jestem tu na permanentnych wakacjach. I nic, tylko plaża, słońce i drinki z palemką. No, tak to wygląda. Nie mylam się. Kurczę, no, miała żartuję. Być tajemnica. No niestety nie, mam złą wiadomość. Trzeba popracować. Na granicy niestety nie zatrzymują się problemy, one do nas docierają.
I im dłużej tu jestem i pracuję też, pracowałam w nieruchomościach ze wspólnikiem, który był Egipcjaninem, bo bez niego ani rusz, no po prostu brak komunikacji, znaczy arabskiego po prostu zwyczajnie. I to też nie jest tak, że tylko arabskiego, dlatego że arabski, egipski jest egipski, ale ma też wiele dialektów, w związku z czym z dormenami, którzy to są tacy opiekuni do budynków, tak? Oni są z reguły z południowego Egiptu. Oni nie mówią tym egipskim, który mówi północ Egiptu, więc dogadać się z nimi jest po prostu niemożliwe praktycznie, nawet jeśli się, a arabski nie jest egipski, to jest tak 50%. Tak. Więc to nie jest takie proste, jakby nam się wydawało, tak? W związku z czym bardzo chciałam, marzy mi się i nadal to marzenie się nie spełniło, ale być może, jak to mówią tubylcy, inshallah, jak Bóg da, znajdę nieruchomość, moja nieruchomość ma mieć piękną lodżię z widokiem na morze. Mhm. Nie potrzebuję basenu, bo dla mnie baseny nie są istotne, natomiast morze. I takie, widzę długie szyfonowe firanki i piękny wypoczynek na lodżii. Kawka, piękna zastawa, owoce i widok. No jest szansa znalezienia takiej nieruchomości na pewno tutaj. Jest. Nie jest to tanie, bo już za to nas, no niestety, trzeba zapłacić. A to już wtedy wchodzimy w takie pieniądze, no poważne bym powiedziała, bo to nie jest kwota 10 tysięcy dolarów na pewno. Zaraz o tych cenach też porozmawiamy, bo to też jest takie moje podstawowe pytanie o tych cenach tych nieruchomości. Oj, dobrze. Ale jeszcze wróćmy do tego, jak tutaj można się znaleźć na stałe. No bo na dobrą sprawę, jak przylatujemy tutaj na wakacje, to jest wiza na miesiąc. Tak naprawdę to jest stempel, czy tam wklejka. Jakoś w paszporcie. Mhm. I cześć, siedzimy sobie tutaj miesiąc. I co, miesiąc się kończy i co dalej? I wtedy, jeśli mamy wynajęte mieszkanie, powinniśmy się zacząć po 2 tygodniach rozglądać za mieszkaniem do wynajęcia. No bo zakładamy, że na razie jeszcze badamy rynek i nie wiemy, czy chcemy tu mieszkać, czy też nie. No i tak, ja oczywiście. Jakby wszystkim klientom, którzy wyrażają chęć zamieszkania, proponuję, dobra, ale najpierw spróbuj, pomieszkań. Oczywiście. Zobacz, jak się odnajdziesz, czy się odnajdziesz. Czy nawet to jest ta dzielnica, czy to jest to miejsce. Czy to jest to miejsce, czego chcesz. Potem zaczniesz myśleć, zaczniesz się rozglądać, zobaczysz, jaka jest dostępność cenowa, czy to ci odpowiada, czy też ci nie odpowiada, czy otoczenie ci odpowiada. Jest naprawdę milion aspektów, jeśli chodzi o wybór nieruchomości. To nie jest takie proste jak w Polsce. I w Polsce też nie jest proste, bo jak idziemy do agencji nieruchomości i przychodzisz do mnie jako klient i mówisz, bo słuchaj, chcę kupić mieszkanie, kawalerkę na Szlibożu, no to ja mam milion pytań do, bo tak powinien zrobić porządny agent, tak? Bo jest wiele rzeczy, które powinniśmy dostosować do twojego wyboru. No i tak naprawdę, tak, i tak naprawdę znaleźć to idealne jest właściwie niemożliwe, tak? Więc ja proponuję wynajem. I teraz tak, wynajmujesz mieszkanie. Od 3 lat zmieniły się, dokładnie chyba 3 lata, ale teraz mogę cię oszukać, może 4. Zmieniły się przepisy, to znaczy mieszkanie, zrobił się tutaj lekki zamęt. Mieszkanie, które wynajmujesz, kontrakt, który masz podpisany, załóżmy na pół roku, bo od pół roku zaczynają się długie terminy. Czy też na rok? Musi być ostemplowany w Sharakari. To jest taki urząd rejestrowo-notarialny. Z palcem odbitym, bo tutaj podpisać się rzadko kto potrafi, w związku z czym jakby wiarygodny jest ten fioletowy palec. Z tym kontraktem, ze zdjęciem dostajesz arkusz, aplikację w języku angielskim, którą musisz wypełnić. To nie jest jakoś skomplikowane, można się posiłkować Googlem, to też nie jest problem. Nie ma tam jakichś strasznych pytań. I co jeszcze? A i musisz mieć ksero tej wklejki paszportu, kiedy wjechałeś. W tej chwili jest takie udogodnienie, że wydają nam od razu, robią zdjęcie, zbierają odciski palców w paszportowym, bo dostajemy po przyznanej wizie dowód tymczasowy egipski. W związku z tym jest to dużo bezpieczniejsze dla ciebie, bo nie musisz, to jest obowiązek chodzenia z paszportem. No, jak zgubisz paszport, to wycieczka do Kairu, wiadomo, tak? Natomiast masz to ID, no szkoda, że nie wyciągnęłam z torebki, bo na zdjęciu jestem zupełnie niepodobna do siebie. Jest ten plastik, on oczywiście kosztuje, bo to jest dodatkowy koszt przy opłacie końcowej, przy wydanej, odbieranej wizie, dodatkowe 500 funtów.
Więc teraz to jest około 1800 funtów. Tak kosztuje funt wiza. Mniej więcej ile kosztuje w tej chwili? No trzeba podzielić to na złotówki, że to wyszło na złotówki, to trzeba to podzielić na 4, nie? Na 4, 23, 24 tak, grosze. Tysiąc, a nie 1800 500. Funtów. Tak, 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 tak. 500 tak. złotych, około 500 złotych. Tak, no jest to i drogo, i tanio. Oczekiwanie, składasz tą aplikację i dostajesz stempel w paszporcie, tak zwaną wizę oczekującą. Na niej niewiele możesz załatwić, bo konta nie otworzysz w banku na przykład. Ale jesteś legalnie, tak? Jesteś w kraju i to jest legalnie. Na ile? To jest do czasu, kiedy papiery dotrą do Kairu, wrócą z Kairu i dostaniesz odpowiedź średnio. Taka odpowiedź trwa dla Polaków około 1,5 do 2 miesięcy. Jedziesz znowu do wydziału paszportowego, pytasz się, czy wiza już została przyznana. Jeśli tak, to, no to dokonujesz opłaty, czyli to wskazane tam 1700 funtów. No i zostaje ci wydawane, odbierasz, wstawiają w tej chwili taki malutki stempelek. Kiedyś to był taki stempel na pół kartki, taki z ziemniaka, jak ja to nazywałam. Dlatego na przykład musiałam zmienić paszport szybko, bo mimo, że był jeszcze ważny, bo to zajmowało przestrzeń. W tej chwili jest mały stempelek i za 10 do 12 dni idziesz, odbierasz swoje ID. No i to jest jakby, ja dostaję wizę. ID to jest po prostu dowód osobisty tutaj. Tak, dowód osobisty, tylko tymczasowy, bo on jest tylko na okres trwania twojej wizy. Ja dostałam na przykład czas naliczania wizy, żeby była teraz jasność, jest od dnia złożenia aplikacji. Czyli ten okres oczekiwania wlicza się w okres przyznania wizy, czyli średnio dostajesz, no ja dostałam, złożyłam aplikację w październiku, no i mam do końca kwietnia. Czyli na pół roku mniej więcej. Tak. Na pół roku. I co, później od nowa? Później jeszcze raz taka sama procedura. No i niestety prawo egipskie mówi, że po roku musimy pobytu tu, musimy wylecieć. Gdzie? Na jak długo? Nikogo to nie interesuje. Chociaż na jeden dzionek. Choćby na 24 godziny, żeby zmieniła się stempel w paszporcie po powrocie. A nie ma takiej opcji, że kupujesz tej nieruchomość i dostajesz jakąś wizę pobytową? Rezydencką. Tak, jest taka opcja, ale w nieruchomość, z tego co pamiętam, powinna kosztować po zmianach prawnych 20 milionów funtów egipskich. Czyli 500 tysięcy złotych mniej więcej. No więcej. No więcej. Więcej, bo podziel to przez 4, 20 miliony. To jest 10, to jest 5 milionów złotych. No tak, 5 milionów. Jezus Maria, to jaka to nieruchomość to jest? Nie wiem, pytałam się kiedyś w paszportowym, pytałam się, czy ja muszę kupić pół hurgady. No tak, to można tej hotel. Właściwie i hotel, tak. I oni się tak na mnie patrzą, mówią, wyjdź za mąż, będzie szybciej. Aha. Ja mówię, a jak ktoś nie chce wychodzić za mąż, to co wtedy? Albo jest mężczyzną, to jak wyjść, to jest za mąż. Wtedy możesz się ożenić, ale to też nie jest takie proste. Bo musiałbyś, jeśli możesz oczywiście wziąć ślub z Egipcjanką, natomiast w tym kraju obowiązuje mężczyznę zmiana wiary, czyli musiałbyś przejść na muzułmanizm i wcale nie jest tak łatwo, kobietom jest łatwiej, bo oficjalnie możemy być katoliczkami, czy chrześcijankami, czy nawet Żydówkami i możemy wejść legalnie w związek małżeński z Egipcjaninem. To jest dopuszczalne. No i oczywiście po 2 latach bodajże od ślubu, jeśli on jest legalny, ze wszystkimi pieczątkami, tłumaczeniami, bla, 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 kosztowna to jest historia oczywiście, dostajesz, on składa papiery, bo to on to musi załatwić i dostajesz tak zwaną wizę rezydencką, która też nie jest tak wcale tania. Więc ja nie wiem, czy jakby to policzył, czy to skórka za wyprawkę jest... Czyli nie można de facto kupić tej nieruchomości i sobie spokojnie tej żyć do końca można, życia. Można, tylko czy warto? No kupę ludzi szuka właśnie takiej alternatywy, żeby gdzieś się na emeryturę... Tak, ale po 60 roku życia, z tego co pamiętam, już nas nie obowiązuje wiza pobytowa. Znaczy nie musimy jej chodzić i przedłużać. Czyli po prostu zasiedzisz tak, i to wszystko tak. Na spokojnie. Bardzo dużo robi tak Niemców, bardzo dużo, Belgów, Holendrów, Brytyjczyków. Jest ich naprawdę sporo. Wróćmy do tego, jak tutaj się w ogóle odnalazłaś, powiedzmy, jak tobie się tutaj żyło, no bo jesteś blondynką, tutaj zawsze stereotypy były takie, że no w Egipcie blondynka praktycznie nie ma, nie chodzi mi o to, że w Egipcie praktycznie blondynka ma bardzo ciężko, bo jest na każdym kroku zaczepiana, nagabywana przez facetów, ciężkie życie, tak na dobrą sprawę, każdy sobie wyobraża. Znaczy powiem tak, byłam blondynką, teraz to jest nie blond, tylko siwe, ale naturalne, ale...
powiedziałabym tak. Generalnie kobieta ma tu przechlapane. Każda biała kobieta. Niezależnie od koloru włosów, czy jest ruda, czarna, czy blond, czy siwa. Śmiałam się, że w okresie COVID-u, jak mieliśmy COVID na świecie, to w Hurgadzie kobieta mogłaby mieć dwie drewniane nogi, jedno szklane oko. I też by miała branie. Oczywiście. Ale jest to takie natarczywe? Tak. I niestety ubolewam nad tym bardzo, ponieważ każda singielka utarło się tak. Hurgada jest bardzo specyficzna. To nie jest Egipt. Tak? To jest kurort jednak. Mimo, że jesteśmy wymieszani, nie tak jak w Sharm el-Sheikhu, tylko jesteśmy wymieszani z mieszkańcami, czyli autochtonami tutaj egipskimi i są dzielnice całkiem czarne, gdzie biały jeździ po zakupy, ale że tak powiem nie mieszka. Pan, bardzo przepraszamy, bo pan teraz nam właśnie... Robi oświetlenie jakieś specjalne. Tak. Koniecznie ma parcie na szkło. Chce się znaleźć w tym filmie. Kobiety niestety przez wiele lat, myślę, przyjeżdżając tu, wyrobiły taką opinię sobie, jaką sobie wyrobiły. Na nią zasługują. Ubolewam nad tym. Naprawdę ubolewam. Dlatego, że nie możemy wszystkich wrzucać i nie możemy wszystkich Arabów traktować, że są terrorystami. Nie możemy mówić o wszystkich kobietach białych, że jeżeli przylatują tu jako singielki, to są prostytutkami. Tak jesteśmy tu traktowane. I ja to przeszłam na własnym tyłku. Ponieważ najpierw myśleli, jak byłam blondynką, że jestem Rosjanką, więc bardzo często zdarzało się tak, że podchodziły do mnie Rosjanki i prosto, tak z mostu, nawet nie przemyśliwszy tematu, mówiły do mnie po rosyjsku. Jeszcze niedawno miałam taką akcję w warzywniczym sklepie, już tam chłopaki mnie znają, więc wiedzą, że ja nie jestem Rosjanka, ale stały dwie Rosjanki i tak się wpatrzyły, patrzały się na mnie takim świdrującym wzrokiem pod tytułem pomóż nam. One tu w ogóle mówią tylko po rosyjsku. Tak. To jest dla mnie w ogóle jakiś fenomen, nie? Który tutaj w ogóle się odbywa. One tu przyjeżdżają i one, wydaje mi się, że tu wszyscy mówią po rosyjsku. No tak, nie no wiem, ale czy zwróciłeś uwagę, że na przykład są rosyjskie napisy. Są. I ja z tym walczę i się pytam, a dlaczego nie macie po polsku? Macie po rosyjsku, dlaczego nie macie po polsku? Bo ja na przykład jestem Polką. No bo tutaj tak na dobrą sprawę to kiedyś pół Hurgady wykupili. Czy oni wykupili? I tak, i nie. I tak, i nie. Pamiętam, tak? Że tutaj były, może nie kojarzę akurat takiego faktu tutaj ale w Hurgadzie, ale mieli swoje restauracje, mieli swoje w zasadzie tak. Sklepy. Tak. Kupę nieruchomości kupowali, no dlatego też zostawiali też tej kupę kasy. No w tej chwili myślę, że troszeczkę im się sytuacja zmieniła przez tą wojnę, przez to wszystko. Teraz nie są tu mile widziani. No właśnie. Nie są tu mile widziani. Dyskusje trwają, bo mam przyjaciół, po tylu latach już mam tu przyjaciół egipskich i dyskutujemy na ten temat czasami. Co mam powiedzieć? No oni mają takie podejście, takie na balansie bardziej. Aczkolwiek jak jest dyskusja, bo madame, a dolar poszedł do góry, a wszystko drożeje, a prąd drożeje, a benzyna drożeje, a jak mamy żyć, a pensje jakby są cały czas od wielu lat na tym samym poziomie, no to mówię, to podziękujcie, wyślijcie kartkę dziękczynom do Putina. No po prostu podziękujcie Rosjanom. Tak. Tak, żeście na nich czekali. Ja mówię, no Putin nie dlatego nie wysyłał turystów, bo samolot spadł. No przecież wiadomo, że to ma drugie dno, tak? Teraz wrócili, no i patrz pan, ale mało ich jest tutaj, naprawdę jest bardzo mało tych rosyjskich turystów. Na szczęście. Znaczy powiem tak, obserwując i żyjąc tu, kontynuując wątek kobiety, bardzo jesteśmy tu pogrupowane. Polacy są przy tym bardzo specyficzni, bo się w ogóle nie wspierają. Natomiast Rosjanie trzymają się osobno, Białorusini trzymają się osobno, Ukraińcy trzymają się osobno. Wszyscy mają swoje podgrupy i jakby wszyscy się wspierają, my nie. Duża jest tej Polonia ogólnie w Hurgadzie? Myślę, że największe skupisko jest w całym Egipcie, dlatego że dużo też dziewczyn jest w Kairze, ale one są już jakby chyba bardziej takimi żonami przy mężu, tak? Macie jakieś spotkania takie integracyjne? Organizujecie coś takiego? Nie. Wspólne święta? Nie wiem. Nie. Znaczy ja to bardzo dziwne, ja bo Polonia próbuje się jakoś tam jednoczyć, tak? Tutaj no, nie. Nam nie idzie. No jest znaczy, grupa twoich przyjaciół? Jest grupa moich przyjaciół, tak, między innymi też Ukrainka, która była moja sąsiadka.
Ja organizuję co roku święta Bożego Narodzenia i do mnie przychodzą moi przyjaciele Egipcjanie, muzułmanie, żeby było śmieszniej. I nie wyobrażają sobie, bo to jest nowa świecka tradycja tu w Egipcie, nie wyobrażają sobie, żeby 24 nie być u mnie na kaczce, na pierogach, na kapuście kiszonej, na bigosie. Jedzą to, bardzo im to smakuje, polska kuchnia. Łamiemy się opłatkiem, to są damskie imprezy. Ze względu na charakter, że no, przyjaciółek mam jednak więcej, nauczyłam się tutaj też żyć, że te kobiety jakby imprezy prowadzą osobno, faceci osobno. I powiem tak, kiedyś jako taka wyzwolona, taka jak tu przyjechałam, a było, zderzyłam się już tą sytuacją w Serbii wcześniej, jak byłam rok po wojnie. I tam kobiety też siedzą osobno. One siedzą najczęściej w kuchni, tak, a mężczyźni przy stole. No i my, oczywiście Polkiśmy, weszły o kolorowe włosy, długie paznokcie, bla bla, przy stole z facetami. My się na nas popatrzyły, lekko zniesmaczone. Tu siedzimy, miksujemy się. Ale generalnie jak się kręci impreza, to jest tak, że siadamy razem jakby do stołu, po czym te podgrupki i tak się tworzą, tak? One są różnej narodowości. Siedzą Niemki z Polką, z Rosjanką, z Egipcjankami, które wbrew pozorom ani nie są nieszczęśliwe, pracują zawodowo, spełniają się, robią biznesy, nikt nie zakrywa głowy, palą papierosy i naprawdę są super laskami. Naprawdę są super laskami. No właśnie, co do tego zakrywania głowy. Pamiętam, jak tutaj, no jestem też fanem Egiptu, 41 raz w tej chwili jestem w Egipcie, także praktycznie z 2 lata spędziłem swojego życia w tym Egipcie, ale pamiętam, za pierwszym razem przyjechałem tutaj, jak miałem 17 lat. I między innymi miałem taki film nawet nagrany, gdzie nie widziałem kobiety na ulicy. Dopiero tam 3 czy 4 dnia widzę, że idzie kobieta, nawet ją nagrałem z daleka. Później się okazało, że to nie była kobieta, tylko facet tak wyglądał, był taki delikatnie zniewieściały. W ogóle nie było widać kobiet, nie, one nigdzie nie pracowały, nie pojawiały się na ulicach. Bo one nie muszą. W tej chwili to się w ogóle zmieniło. No, jesteśmy w restauracji, siedzą same kobiety przy niektórych stolikach. Tak, idą tam po kładce właśnie. Tak. Cała grupa młodych dziewcząt. Niektóre mają zakryte te głowy, niektóre mają odkryte. Nie. Troszeczkę ten kraj się zmienił, bardzo się zmienił. Tak, dziewczyny są naprawdę wyzwolone. Ja jechałam w kwietniu, bodajże byłam w Kairze, po w ambasadzie naszej odebrać paszport. Spotkałam młodą Egipcjankę, która prowadziła skuter. Umówmy się, to jeszcze nie był motocykl. Tak. Skuter. I otworzyłam szybę i strasznie kibicowałam. Ja mówię, tak, tak, trzymaj, walcz dziewczyno, nie daj się, młoda dziewmucha. Super. Super. Ja moje przyjaciółki dwie, mam takie zaprzyjaźnione, jedna nazywa się Amira, druga jest Iman, obie są muzułmankami, obie chodzą z niezakrytą głową, bo nie muszą. Natomiast co ciekawe w związkach, stereotyp, który jest powtarzany, bo najczęstsze pytania, ja przestałam chodzić do knajp, gdzie na przykład przychodzą Polacy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zaczęłam milczeć. Bo pierwsze pytanie było tak, a pani tu mieszka? Ja mówię, no mieszkam. Nie boi się pani? No i tak nie wiedziałam, co mogę powiedzieć. No, ogólnie czuję się tutaj bezpiecznie. Bezpiecznie to jest twój kraj w tej chwili. Tak, tak, to jest mój wybór. W ogóle to jest mój dom. Jasne. Powiedz mi, jak tutaj wyglądają ceny? Bo no, nie sądzę, żebyś ceny codziennie czego? Jadła. Ceny, powiedzmy, wyżywienia, ceny utrzymania się, no bo one są bez porównania niższe podobno niż w Polsce, tak? Na pewno, tak. Nie są, ja już nie potrafię tego przełożyć na złotówki. Nie pamiętasz cen polskich już po prostu? Po prostu. Od 7 lat nie mam mnie no w Polsce, ceny, tak? Ceny w ciągu ostatnich 3 miesięcy zwariowały, no wszystko poszło. Domyślam się. Na pewno jestem w kontakcie z moimi polskimi przyjaciółkami i wiem, jak te ceny relatywnie rosną i wiem też, że jak im jest ciężko. U nas te ceny też rosną. I teraz założenie, jeśli zarabiasz średnio pensję w Egipcie, taka minimalna socjalna to jest 2000 funtów. Masz wynająć mieszkanie. No ono na pewno będzie kosztowało 1000 funtów. To jest w ogóle, ja nie wiem, czy to można znaleźć za 1000 funtów mieszkanie. Plus opłaty, no to nie masz na życie, nie? To z czego oni żyją? Jak oni się tutaj utrzymują? Często jest tak, że na przykład wynajmuje ich paru. Aha, na kupie mieszkania. Tak. Widziałam takie mieszkanie na Hadabie, gdzie są po prostu łóżka piętrowe i ich tam śpi 4.
w jednym pokoju, nie? Ale tutaj na co dzień idziesz na zakupy na jakiś rynek, czy idziesz do jakiegoś marketu? Na szczęście Kauser w tej chwili bardzo się zmienił. Kiedyś to było, to jest jakby nowa część Hurgady i kiedyś to było tak, że trzeba było jechać albo na targ, czyli na ten tak zwany suk warzywno-mięsny, albo trzeba było jechać na Hadabę i tam się miało te sklepiki. W tej chwili ja mam wszystko pod nosem. Ja mam Metro, ja mam Abu Ashre, ja mam Bestway, ja mam Raga Psan, ale ja i tak korzystam najczęściej z małych sklepików, takich regionalnych. Dlaczego? Dlatego, że wyznaję taką rzecz, że jeśli mnie nie oszukali w tym sklepie, nie próbowali zawyżyć cen, a w sklepie jak wchodzisz do takiego małego marketiku, gdzieś tam na Winklu tak. Na przykład, tam nie ma cen na towarze, więc pytasz się o tą cenę, tak? W aptece na każdym bleku jest bita cena, więc odwracasz opakowanie i widzisz. No w markecie niestety nie. I jeśli ci nie oszukują, to ja tam po prostu wracam. I jestem wiernym klientem. I mam taki market ukochany obok siebie niedaleko. Mam tutaj niedawno otwarty warzywniczy, więc już nie muszę jechać na suk. Może jest odrobinę drożej, ale jak sobie policzę, że mam teraz pojechać, ja już nie liczę taksówką. Ja labusem, czyli tak tym zwanym busikiem, tak, tym tak, małą tak. Toyotką, tak? Kosztuje to 5 funtów w jedną stronę. I teraz zrobię zakupy z tymi ciężkimi torbami za te 5 funtów, wracam z powrotem, targam to ciężkie rzeczy, bo to jak pójdziesz na taki targ, to wiadomo, że nie kupisz jednego ziemniaka no tak, czy jednego pomidora, tak? Więc jedziesz jak wielbłąd obładowany, wracasz z tymi zakupami. Ja niestety już nie jestem w tym wieku, żeby targać takie tu ciężkie rzeczy. Więc ja, to są dla mnie pozorne oszczędności. Ja mam tu warzywniak i jest mi tak komfortowo w tym kraju. Dlaczego? Dlatego, że nawet dla mnie ciągle jeszcze to 10 funtów za dostarczenie zakupów do domu, to są drobne. Tak. Dla nich to są duże pieniądze, dla mnie to są drobne. Bo ty co, ja idziesz sobie... do takiego marketu i oni ci przynoszą te zakupy? Aha, super. Albo dzwonię. Nie dalej jak 2 dni temu. Zrobiłam rundkę, mam sklep zoologiczny, ponieważ mam tu kota egipskiego, więc puszki i liter, tak? No liter duży, 10 litrów, no weź to targaj. No tak, oczywiście, wszystko waży. Warzywa, no arbuz się zaczął. No jakżeż mam nie spróbować no arbuza? Jasne. No arbuz ciężki, 4 kilo, a gdzie pomidory, a gdzie reszta? No nie ma jak. No to znowu deliverka. Zresztą chłopaki już się mnie pytają od razu, madam delivery. Jakiś tam ma woda. Wodę tutaj pijemy, wodę taką butelkowaną, bo tu woda się nie nadaje do picia. Ona jest albo z morza, albo z Nilu. W związku z czym no nie polecam picie, nawet filtrowanej to tak no ostrożnie bym podchodziła do tego. Więc ja kupuję butelki. Te butelki mają 15 litrów. Nie będę szła nawet 300 metrach z tymi butelkami. Oczywiście. To wszystko kosztuje, ale wiesz, summa summarum, wychodzę z portfelem, mam słuchawki w uszach, albo gadam, albo słucham muzyki, albo słucham jakiegoś słuchowiska. Zrobię zakupy w 15 albo 20 minut i dalej z tym portfelem wracam. Jasne. I to jest po prostu, to kocham. Jak masz samochód to i masz dormena w budynku, to zawsze ten dormen, możesz go zawołać, on oczywiście robi to odpłatnie, to kosztuje 5-10 funtów, tak samo. On wnosi. Ale on z tego samochodu ci wniesie, on wynosi śmieci, on sprząta klatkę, wkręca żarówki, przynosi rachunki, bo nie ma skrzynek pocztowych. Gospodarz domu. Anioł taki, tak, taki anioł. Alternatywy 4. I to jest naprawdę przy wyborze nieruchomości bardzo ważna rzecz. Kto mieszka w środku? Jacy są sąsiedzi? Gdzie ten budynek stoi? I czy ma dormena? I jaki ten dormen? Właśnie, bo tutaj w Egipcie jest taka kastowość, tak? Tutaj ogromna. Się liczą jakby hierarchia społeczna, tak? Tak. Są dzielnice specjalne dla biedniejszych, dla bogatszych? Jak to wygląda? Tak, absolutnie. Jest w Hurgadzie taka dzielnica, która nazywa się Dahar. To jest właściwie stara egipska, dzielnica. Tak, najstarsza dzielnica i to jest ciemna dzielnica, czyli egipska dzielnica. Uwielbiam. Ja też, zwłaszcza takie małe sklepiki na Salama Street, gdzie oni tam dłubią w tym drewnie i tak, można tak. Naprawdę takie rzeczy znaleźć, żo, matko i córko. No trzeba się, wiadomo, odpowiednio już tam ubrać, tak? No bo wtedy nie szarpią i nie kombinują. Jest, po prostu się robi to spokojniej, tak?
Bogaci mieszkają albo Elguna, albo Sahasisz, albo mieszkają tu na, przy Mamszy, wzdłuż Mamszy, czyli to jest ten główny deptak w Hurgadzie, 8-kilometrowy, gdzie są kompaundy willowe, gdzie jest kompaund Espelenada z prywatną plażą, z prywatnym basenem, z prywatnym parkingiem, z prywatnym security. To europejskie. Siłownia, sauna. No i właściwie ja mam tam dwa mieszkania do sprzedaży. Powiem Ci, bardzo ładne. Mogłabym od razu kupić, wiesz? Ile takie mieszkanie kosztuje tutaj, w takiej europejskiej dzielnicy? No bo ja rozumiem, że turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, ewentualnie osoby, które by chciały tutaj zamieszkać, no nie chciałyby mieszkać w dzielnicy typowo takiej arabskiej. 4-5 milionów funtów. 4-5 milionów funtów. I powierzchnia takiego mieszkania? No to są duże powierzchnie, bo one mają od 150 w górę. Czyli wielkość domu praktycznie. Tak, ale wiesz, komfort jest taki, że nie mieszkasz w willi, czyli nie masz dodatkowych opłat za ogrodnika, za kogoś, kto będzie Ci dbał o basen, za kogoś, kto Ci będzie sprzątał, grabił, podlewał roślinki, to wszystko kosztuje. Tak. To się tak łatwo tylko mówi, to wszystko kosztuje. Natomiast w takim kompaundzie, tak jak jest Espelenada, no ja naprawdę tam weszłam do... To są ludzie, którzy mają... No to są bardzo bogaci ludzie z Kairu, tak? Można powiedzieć, że milionerzy. Przy czym bardzo skromni, normalni, podróżujący po Europie, mówiący przynajmniej w 2-3 językach, bo angielski obligatoryjnie, dodatkowo najczęściej francuski, często też niemiecki. I wiesz, no, wchodzisz na balkon albo na taras i masz morze. Palmy, morze, ogrodnika, co tam tam. I te mieszkania za 4 miliony takie są, tak, że wychodzisz na taras i widzisz morze, tak? Tak. Jest jakaś prywatna plaża? Jest jakaś... Tak, oczywiście. Prywatna. Nam nikt nie wejdzie, że nie wiem, zapłaci security, wiesz, tam mu 10 funtów do kieszeni wsadzi i że wejdę. Nie ma takiej opcji. Właśnie. Zastanawiam się bardzo często, bo tutaj jeżdżę w różne miejsca w tym Egipcie. Część tych dzielnic wygląda jak plac budowy. Tak jakby w ogóle ktoś zaczął tą budowę, nie kończy tej budowy. No tak, stoi naprzeciwko nas. Stoją takie domy właśnie, bez okien, bez niczego. Czym to jest spowodowane? No bo tak mi się zdaje, że jak te 10-12 lat temu tu przyjechałam, podpisywałam te kontrakty z kompaundami, które są jeszcze nieskończone. Aha. A jak się pytałam właściciela, to pamiętam jak dziś, byłam u niego w biurze, podpisujemy umowę o współpracy między polskim biurem a egipskim deweloperem i pytam się człowieka, dobra, to powiedz mi, kiedy będzie data oddania, no bo jakby to jest normalne dla Europejczyka, tak? On mówi do mnie, Kasia, inshallah, w sensie jak Bóg da. Czyli, szybko, a jak Bóg da. Ja mówię, wiesz co, ale ja mówię, ja nie mogę tak powiedzieć foreignerowi, tak? Znaczy, Egipcjanie mają coś takiego, co ich rozpuściło, czyli był tak zwany boom rosyjski. Podejrzewam, że przeprane też trochę tej kasy, wyprowadzone z kraju i nieważne co, płacili, tak? Dziura, że tak powiem, w ziemi, płaci, o, będzie ładnie. No to płacili i kupowali. I oni się do tego przyzwyczaili. To tak jak, że każda biała jest chętna, tak, to do tego się przyzwyczaili, że biały to ma w tych walizkach nie ciuchy, tylko te dolary albo euro przywozi, nie? I ten... Ale każdy jak inwestuje w taką nieruchomość, to chciałby do niej przyjechać, chciałby tam zamieszkać co jakiś czas, ewentualnie to wynająć. No jak Bóg da, to zamieszkasz, tak? Kiedyś. Tak. 10 lat minęło i niektóre inwestycje dalej nieskończone. Tak. Znaczy wiesz, miałem tutaj też znajomych, co tam z 15 lat temu zainwestowali tu w jakieś nieruchomości, które też przez lata nie były kończone. No i w końcu to próbowali tam odsprzedawać komuś z dużą jakąś tam stratą. Na dobrą sprawę, no co, trzeba by było chyba ludziom, którzy chcieliby zainwestować tej pieniądze w jakąś nieruchomość, radzić, żeby kupowali gotowe nieruchomości. To po pierwsze, tak, żeby, tak jak mówię, żeby sprawdzić, jaka jest lokalizacja. Jest na przykład takie osiedle Tibabiu. Nie wiem, czy orientujesz się, gdzie to jest. To jest zaraz przed granicą z Elguną. To jest taka Hurgada, koniec świata, zawracają, tak? Po pierwsze, budynek ani kompound nie ma w ogóle green kontraktu, czyli jakby... Mów. Zamorduję tych moich polskich przyjaciół. nie ma to green kontraktu... To jest bez cięć. Na żywo. A, okej.
Czy nie ma green contractu, czyli na przykład, to jest przyło green contract w Egipcie, to jest nasza księga wieczysta w Polsce, tak? Więc ona nie jest zarejestrowana, jak budynek nie jest zarejestrowany, nawet ziemia nie jest zarejestrowana. Czyli to, na dobrą sprawę kupujesz nic. To czego oczekujesz? Mhm. Czego oczekujesz? Że ktoś ci postawi stempel w notarialnym, palce ci odciśnie, czy co? Bo oczywiście można to ominąć. I Egipcjanie, muszę przyznać, że no, do pięt im z kombinatorstwem nie dorastamy, nie? Tak. Ale... I to jest autentyczna prawda. Nie wpadniemy na taki pomysł, to co oni potrafią wymyśleć, nie? Mhm. No i motto jakby, moim zdaniem egipskie, takie, kto ci tyle da, co ja ci obiecam, nie? Jasne. Czyli ciężko się tutaj, że robi interesy jakby, takie legalne. Jest naprawdę ciężko, dlatego że dokumenty, część nie ma dostępu. Dwa, musimy sobie zdać sprawę, że tu każdy taki anioł, umówmy się, czyli każdy dormen budynku robi za biuro nieruchomości. Też pośredniczy. Ja się dowiedziałam o sprzedaży budynku mieszkania u mnie w budynku od dormena mojego. Kaśkusia, bo tam jest mieszkanie do sprzedania. Ja mówię, a ile? A milion? On wszystko wie. Jasne. No tak, i pewnie też liczy na jakąś działkę z tego. A to o tym się nie mówi. To jest absolutnie uznane za każdego klienta przyprowadzonego do, jak robią na przykład City Tury w Hurgadzie. Każdy sklep. Każdy odpala działę. Herbata. Wszystko to jest commission. O tym nie dyskutujemy. To jest absolutnie normalne. O tym się nie dyskutuje. A powiedz mi, skąd się biorą takie nieraz oferty, że nie wiem, mieszkanie można tutaj niby kupić za 15 tysięcy dolarów. To jest jakaś bzdura. To chyba jest takie mieszkanie... Nielegalne. Nielegalne. Po prostu bez papierów. No to... Ja mam takie mieszkanie, będę miała, za chwilę się uwolni, bo czekam na oryginalne papiery. Niestety kupiła je Polka wiele lat temu z zamysłem, że będzie przyjeżdżała tu odpoczywać. Wbili jej się na mieszkanie. Po prostu zameldowali jej się w mieszkaniu w czasie, kiedy ona była nieobecna. Przyjechała tutaj do Egiptu na swoje mieszkanie, no i nie może otworzyć, a w środku ktoś jest. Egipcjanie. Masakra. Więc policja, rozprawa sądowa w ciągu 24 godzin oczywiście odzyskała i wywalili tych ludzi, tak? Ale wiesz, jaki to jest stres? Ona mówi, Kasia, ja nie chcę. Potem się okazało, no dobrze, to wynajmę to. Wrzuciła tam Egipcjanina. Za każdym razem, jak mówiliśmy o podwyżce, no to on nie, że on nie zapłaci. No dobra, to się pakuj, się wyprowadź. A nie było takie, to nie było takie proste, ja go wygoniłam. Ale też opłaciłam to stresem, no i oczywiście stała za mną wiedza prawna, którą wiedziałam, co mogę użyć, bo musisz mieć też świadomość, że w Hurgadzie to jest taka kopalnia, ja bym nazwała to, prawników. To co drugi jest prawnik. Aha. Co drugi. Wszyscy, jak przejrzysz na Facebooku Egipcjan profile, to skończyli Shams University. Ja wiem, że jak moje przyjaciółki z Gdańska będą to oglądać, to będą płakać. Ja jestem pewna, bo my zawsze o tym rozmawiamy, ciągniemy łacha. Wszyscy skończyli Shams University. I jak byłam w Kairze, poprosiłam kierowcę zaprzyjaźnionego, ja mówię, słuchaj, Wagdi, zawieź mnie proszę, bo ja muszę ten uniwersytet zobaczyć. Ja mówię, tam takie miliony ludzi przerzucili. Ja bym to chyba żaden uniwersytet na świecie nie przerzucił takiej milionów ilości ludzi. I on do mnie się tak patrzy, mówi, zwariowałaś? Ja mówię, nie, no faktycznie jako budynki piękna, architektura piękna, wszystko jest pięknie, zielono. No tylko pytanie jest, jak wielu ich skończyło, wiesz? Tak, po prostu sobie wbijają zawód w papiery i to wszystko. No, w profile facebookowe bardziej. No wiesz, no Facebook to jest portal społecznościowy, tak? Z założenia, kto ci każe pisać prawdę? No oczywiście. Reasumując, najtańsze mieszkanie, jeżeli mamy parę groszy odłożone na emeryturkę, za ile można tutaj kupić? To ciężkie pytanie, dlatego takiej, że jest... powiedzmy dzielnicy, żeby nadawało się do życia, nadawała się ta dzielnica do życia dla Europejczyka. Myślę, że około 27 tysięcy euro. Czyli dużo, dużo taniej niż w Polsce. To na pewno. To w ogóle na ten temat nie dyskutujemy. No myślę o mieszkaniu legalnym, oczywiście, tak, z green kontraktem, tak?
No nie będzie tam ani compoundu, ani blisko do plaży, ani widoku na morze. No tego się nie spodziewajmy. Musimy pamiętać też, że w Egipcie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to co mamy w Polsce, w związku z czym jak dzisiaj mamy widok na morze, ale do tego morza jest relatywnie daleko, to jutro 10 centymetrów od twojego balkonu może stanąć będzie drugi zupełnie balkon. Inny balkon. Widziałem tutaj takie budynki, dosłownie jest, można kroka dać i przejść tak, do sąsiada. Jest ich mnóstwo, jest ich mnóstwo. I teraz, o czym mówiłam, do czego chcę nawiązać. Jeśli w takim budynku mieszkasz z Egipcjanami i mamy tak jak teraz, alhamdulillah, Ramadan. Mhm. 18 jedzą, zaczynają śniadanie, tak. Kończą o 4. Nie śpisz. Biegają, one na przykład jak są z wioski, drzwi są otwarte, obierają warzywa na schodach, dzieci latają z mieszkania do mieszkania, krzycząc tak, że robiąc taki rumor, jakby je ze skóry ktoś obdzierał, nie? Mhm. Czy jesteś w stanie spać w takich warunkach? Nie. Odpocząć? Nie. Dzisiaj nie dalej, jak rozmawiałam z klientami, którzy no, zaprzyjaźniliśmy się i to trwa to już trochę czasu. On myślał, że on tak wpadnie właśnie tak. Poszło. Mhm. No nie. Wiele przykład książkę mógłby już napisać, nie? Gdzieś czytałem, że ktoś próbował tutaj kupować nieruchomość i po prostu procedury go przerosły. Że jest tyle formalności, że ludzie niektórzy porzucają tą myśl. Jeśli masz mieszkanie legalne, nie. Nie? Nie. To nie jest tak. Jeśli masz normalnie, albo kupujesz od dewelopera, ale trzeba tego dewelopera sprawdzić, dlatego że paru siedzi, paru uciekło. No, trzeba ich weryfikować. Teraz tak, jak ci przyjdzie deweloper, no wyobrażasz sobie, jesteś biznesmenem, więc przychodzi do ciebie klient, masz compound, postawiłeś piękny compound, no ale on jeszcze nie jest skończony, jest szkielet, tak? Projekt jest po prostu amazing. Baseny podgrzewane, plaża, no prawie krokodyle tak. Będą pływały. No i przychodzi ci klient i zadajesz mu pytanie, kiedy pan skończy? On mówi, no... Pojutrze. Zobaczymy. Ale określamy się z rokiem na ten. Oczywiście to jest opisane, że jeśli nie skończy w danym terminie, nie zostanie wydane ci mieszkanie, to płaci odsetki, bla, bla, bla. Oczywiście. Drugi zapis to jest o powierzchni, bo teraz to nie jest tak jak w Polsce. Płacisz za brutto metry. Czyli z klatką schodową? Czy z balkonem? Z balkonem, z połową ściany od sąsiada, jeśli to jest basen, to z kawałkiem udziału w ścieżce dookoła basenu, z basenem. Jasne. To jest wartość brutto i za nią płacisz. Czyli może się natomiast okazać, że w ogłoszeniu jest 100 metrów, a de facto mieszkanie ma 50, 60. Tak? Czy 60. No. Tak. Jeśli masz taki zapis w kontrakcie, że ta różnica może być do 30%, warto się nad tym zastanowić, czy warto ryzykować. No bo nie jesteś w stanie sprawdzić, bo to jeszcze nie stoi. To jest no tak, na razie oczywiście. Projekt na przykład. Albo jest w stanie surowym otwartym, więc też nie, ludzie nie widzą. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Ludzie nie widzą, nie są w stanie sobie nawet wyobrazić remontu tego mieszkania. Co dopiero jak będą ściany stałe, tak? Na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście też są odsetki karne i konsekwencje prawne i tak dalej, i tak dalej. I to jeszcze pół biedy. No ale jesteśmy w stanie wyegzekwować te odsetki, czy to jest w ogóle firma krzak? Tak, nie. Jesteśmy w stanie. Ja jak jeszcze latałam tutaj co 3-4 miesiące na nurkowanie, to ambasada krajów arabskich, bo egipskiej nie ma, na alzackiej jest ambasada krajów arabskich, poprosił mnie konsul egipski, żebym pomogła Polakom, którzy kupili mieszkanie w Hurgadzie, załatwić adwokata w Hurgadzie, bo chcą podać dewelopera do sądu. Ja już nie będę wymieniała no nazwy. Budynek nadal istnieje i tam mieszkania nadal są do sprzedaży. Trwało to, było to, zdarzyło się to jakieś 8 lat temu, 9 lat temu, jakoś tak. Rozśmieszył mnie fakt, ale dziewczyny wiedziały w ambasadzie, że ja pracuję w nieruchomościach. I wbrew pozorom w Warszawie też jest kastowość, bo Żoliborz to Żoliborz, Bielany to Bielany. Kabaty takie. Wiesz, no więc najpierw szukajmy u siebie, a potem gdzie Jasne. Indziej, tak?
No a że miałam biuro, to miałam farta Bona Mickiewicza przy placu Wilsona, więc byłam w ogóle gwiazda na ten moment. Więc jakby miałam wsparcie i dziewczyny poprosiły mnie o pomoc. Ja im pomogłam, załatwiłam tym ludziom, spotkałam się z nimi, załatwiłam im adwokata tu. Mieli sprawę w sądzie. Ja nie wiem, na czym to stanęło, bo to była taka znajoma, która ich prowadziła, która tu już mieszkała na stałe, ja tylko przylatywałam. Więc jakby nie dawałam gwarancji, jak przekazałam do niej, tak? I ona jakby kontynuowała tą sprawę, czy oni wygrali. Adwokat mi powiedział, że jest na pewno do wygrania tu odsetki. Czyli po pierwsze, powierzchnie się nie zgadzały, były przekroczone. Po drugie, termin oddania. Więc to do wygrania. Oni chcieli to mieszkanie oddać, żeby im oddali pieniądze. Chcę zaznaczyć, że ponieważ proceder wydarzył się 9 lat temu, to mieszkanie kosztowało na tamten moment, ja mam jeszcze dokumenty w laptopie z tej sprawy, 69 tysięcy i teraz funtów, ale szterlingów. Aha. Szterlingów. Czyli co, to było dużo, dużo taniej? Za darmo? Dużo, dużo drożej. Aha. Bo to funty brytyjskie. No tak. Prawie no, ale 70 ceny poszły tysięcy. I tak do góry. A to jest najdroższa waluta, tak? Którą mamy tutaj z europejskich. Funt brytyjski kosztuje 24, euro kosztuje 20, dolar 18. Koniec. Jasne. Więc wiesz, jak sobie to przełożysz, no to ja po prostu miałam takie oczy, takie oczy. I oni kupili tylko studio umeblowane, bo tak zapisali. Zapłacili wszystko w terminach. Dwójka starszych ludzi i tak ich wywalili. Nie? No i co? Jak się skończyło? Nie wiem, bo tak jak mówię, przekazałam sprawę dalej, bo mnie nie było na miejscu, więc nie mogłam tego kontynuować. Prawnik powiedział, że jest do wygrania, ale tylko to, co realnie możemy wygrać. Na pewno sąd nie stanie nigdy po stronie białego, zawsze będzie trzymał stronę Egipcjanina. Dwa, procesy będą trwały tu latami. Wszystko jest możliwe do realizacji. Ale jak masz papiery, to po to bierzesz adwokata, żeby ci sprawdził papiery, tak? W Polsce masz od tego agenta. Tu tak. Licencjonowanych agentów nie ma. To, że biuro ma licencję, proszę cię. Naprawdę? Mhm. Kto z nas mnie czyta po arabsku wężami? Nikt. Dokumenty mają być tylko obowiązującym w tym kraju jest język arabski. W związku z czym wszystkie dokumenty prawne mają być w języku arabskim. Czyli musisz mieć prawnika, który ogarnie ci temat. Któremu ufasz, przede wszystkim któremu ufasz, który cię nie nabije, bo teraz zakładam, ja gram do jednej bramki z Egipcjaninem. Wiesz, jak prosto jest cię wyrolować? Co będziesz rozumiał? Ufasz mi, nie? Tak, można się podzielić. A wiesz, ile razy Polaków wywalili tu w powietrze? Nie do wiary. A jedna. Klienci, którzy mają ochotę kupić tę nieruchomość, mogą się zgłosić do ciebie. Masz prawnika jakiegoś, który to ogarnia? Znasz ten rynek? Mam prawnika, który to ogarnia. Ja natomiast mogę się polecić, jeśli chodzi o porady prawne, tudzież luksusowe i drogie nieruchomości. Bardzo mi jest przykro, ale tak się złożyło, że handluję głównie, sprzedałam tu parę nieruchomości i moimi klientami docelowymi są Egipcjanie. Ja nie wiem dlaczego. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale no tak jest. Ale oczywiście jakby Polak się jakiś chciał zgłosić do ciebie. Oczywiście, że mogę pomóc, tylko że ja mam, że tak powiem, lukratywne i sprawdzone. To są drogie nieruchomości. No oczywiście, coś za coś. No, zawsze. Jak cię można znaleźć? Na Facebooku mam taką grupę Kasia Sell in Hurgada. Mhm. Kasia przez SH, bo Katarzyna dla Egipcjanina to jest bardzo skomplikowane. Podlinkujemy. Tak, a oprócz tego na Facebooku jestem jako Kasia Anna, więc już bardzo prosto. Jasne. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Na 1000% tak. Tak, bez wątpienia. Bez żadnej wątpliwości. Powiem ci dlaczego. Po pierwsze jestem szczęśliwa. Znalazłam swoje miejsce na ziemi. Mam cudowne, endemiczne morze. Mam dostęp do tej plaży, na którą ty musisz planować sobie wyjazd. Ja zamawiam taksówkę albo idę na piechotę. Super. Co można chcieć? Jestem zdrowa. Wszystko jest ok.
Co można chcieć więcej? No właśnie, co do zdrowia, bo to miało być moje też jedno z pytań. Pytaj, jak tutaj wygląda leczenie i opieka medyczna? No bo co, ubezpieczenie masz jakieś w Polsce, czy tutaj też jakieś jesteś ubezpieczona? No to jest trochę bardziej skomplikowane. Nie jestem ubezpieczona, będę ubezpieczona, ale to jest przez ubezpieczenie nurkowe pójdzie. Dlatego, że ubezpieczanie przynajmniej parę lat temu było tak, że mogłeś się ubezpieczyć na rok. Z tym, że zapisy małym maczkiem w ubezpieczaniach były takie, że powyżej 90 dni ciągłego pobytu na terenie Egiptu wskakujesz na status rezydenta według ubezpieczalni. Co za tym idzie, nie ma takiej możliwości, żeby pociągnęli tobie ubezpieczenie. Czyli powinieneś wylecieć po 3 miesiącach i wrócić. Nie ma takich ubezpieczeń, które tej w Polsce wykupisz, będą sobie szły przez... Nie wiadomo. Pierwsze słyszę, żeby były. A tutaj jest możliwość ubezpieczenia się? Ala ZUS? Czy coś w tym stylu? Ubezpieczenie takie medyczne? Nie. Ma. Mamy tylko tu w szpitalach. Ja byłam parę razy. Troszkę się denerwowałam na początku, bo tak wpadłam z tym europejskim takim... szczurzym pędem. Dzisiaj już po tylu latach jest inaczej, ale rozbawili mnie wtedy lekarze, bo ja wpadłam z ciśnieniem 200 na 100 na przykład, nie? Na pogotowie. On do mnie mówi tak, a co się tak denerwujesz? W ogóle bez sensu. I tak patrzę na niego. Co? Co? Dzisiaj już nie ma tego. Czyli ale, co, trzeba wyciągnąć kasę i po prostu zapłacić za to leczenie? Tak samo jak Egipcjanie, tylko że teraz tak, jak ty przyjeżdżasz na wakacje hotelowe, to masz ubezpieczenie, możesz sobie dokupić to ubezpieczenie i płacisz w euro. Ja jak mam to ID egipskie, tudzież kontrakt na mieszkanie, czy własne, czy wynajęte. Idziesz do szpitala, paszport i ten kontrakt. I z tym płacisz ceny egipskie w funtach, bo oni cię traktują jak autochtona. Tak. Jakie plany na najbliższą przyszłość? O Boże. Marzenia jakieś. O Boże, mam plany, mam, ale nie zdradzę, bo muszę, czekam do końca Ramadanu. Do końca Ramadanu czekam, żeby zamknąć sprawę, bo Ramadan to jest taki ciężki okres dla Egipcjan. I mi się jest ciężko dogadać, bo oni albo są głodni, albo są zaspani. Więc to jest mój chyba pierwsze moje Ramadany były takie cudowne. Ja tu wpadłam. I oni się dzielą tym posiłkiem, bo wiesz, że do takich stołów publicznych może pójść każdy zjeść, tak? Oni mnie zapraszali do tych posiłków. Ja byłam taką matką, ja w Europie to się nie dzieje, to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś cię obcy zaprosił z ulicy, masz, jedz, zjedz, bo no jest Ramadan, ty pewnie też posisz. Takich odruchów ludzkich jest tutaj całe mnóstwo, takich, których nie spotkasz w Europie, bo już zamarły. Myśmy się zaszczurzyli niestety. Trochę z własnego wyboru, myślę, a trochę dlatego, że te korporacje i system pracy nas do tego popycha. No ale mamy rozum i powinniśmy go używać, nie? Więc gdzieś tam powinniśmy się odszczurzać. To jest zdrowe, naprawdę zdrowe dla energii, dla organizmu. Natomiast dzisiaj jestem, po 7 latach, to jest mój pierwszy Ramadan, kiedy jest spokojnie. Plan jest taki, że wymyśliłam sobie, mam mieszkanie, które wykończyłam jako projektant wnętrz. Nie jestem wykształconym projektantem wnętrz, ale mam zmysł estetyczny. Zostałam poproszona przez Egipcjanina, teraz skup się. Poleciła mnie Egipcjanka. Egipcjanowi. Dobrze się zaczęło. Żebym zrobiła wnętrze. Pojechaliśmy na to wnętrze, obejrzałam, ja mówię, dobra. Co, jak, gdzie, 100 pytań do, odpowiedział na pytania. Ja mówię, masz czas? On mówi, tak. To zamówię taksówkę, idziemy do salonów meblowych. Ja sama troszkę tak dłubię, że tak powiem, jak to był mój były małżonek, powiedział, troszkę w gównie. Mieszkam sama, w związku z czym muszę sobie radzić, tak? Kiedy jest facet, jest mój brat Tomek, no to wtedy jest fajnie, albo jest Ewa, to oni wtedy wpadną, pomogą mnie śrubkę wykręcić, przykręcić, coś tam, tak? Jak jestem sama, to sobie muszę radzić. Jak umiem, tak se radzę. Czasami to jest tylko na trytytki, czasami te śruby są krzywo, albo te gwoździe są krzywo wbite. To nie ma dla mnie znaczenia. Ważne, że to ja sobie sama zrobiłam. Jasne. Jestem z siebie dumna. I na przykład moja siostra, która mieszka w Anglii dla odmiany już troszkę dłużej niż ja,
Rozmawiamy przez telefon i mówię do niej, ja mówię, wiesz, tak się cieszę, nowy sklep hydrauliczny otworzyli. Ona... Ja mówię, jak to niewiele kobiecie do szczęścia potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że zły stan wody tutaj jest tak okropny, że ta woda zżera wszystkie baterie. To jest bardzo prosta przyczyna. Wężyki wszystkie ci strzelają, kraniki, choćby były ze złota, strzelą. Zaczną puszczać wodę. Tak. W związku z czym te baterie... Ja jednego dnia, 2 lata temu strzeliły mi 2 wylewki. Mhm. W kuchni i w łazience. I tak... Jasne. No nie muszę mówić, że jak wężyk strzeli, to też wiadomo, jest fontanna w chałupie, nie? W związku z czym nauczyłam się, praktykuję wymianę wężyków metalowych, tak, minuta 8. Mhm. No i ucieszyłam się, dlatego, dlaczego? Dlatego, że sklep jest świeżo otwarty, poszłam, porównałam ceny z innymi sklepami i było połowę tańsze niż pozostałe sklepy. W związku z czym bardzo się ucieszyłam, naprawdę, bo baterię taką, ona jest w plastiku, oczywiście metalowa, ale jest elastyczna i jest takim pokrętłem, że możesz mieć i prysznic, i normalny ciek wody, i możesz ją wygiąć w tą stronę, mhm. tak? No, w jednym sklepie mi proponowali 200, w drugim mi proponowali 120, jak usłyszałam 120, mówię, nieźle. No, a w tym ostatnim 65. Czujesz różnicę? Mhm. Za 100 funtów różnicy, 100 funtów to jest tak, ja określam to na kilogram mięsa. Mhm. Za 100 funtów ja jestem w stanie kupić warzyw i owoców na tydzień czasu. Na samych warzywach jesteś w stanie przetrwać. Natomiast kilogram mięsa też kosztuje średnio 100 funtów. No to już tak kurczak, nie bym powiedziała. Bez wołowiny. Jasne. Tak? Wołowina jest droższa dużo? Nie dużo, ale jest droższa. Ich nie stać. Dlatego nie fasole. Bo ich po prostu nie stać, tak? Ja przestałam jeść mięso. Ja na przykład od paru lat nie jem świni. Nie dlatego, że jej nie ma, bo mamy tu 2 sklepy. Ze świniną. No to się tego nie spodziewałem. Ja też nie. Powiem ci, że mnie organizm też zaskoczył bardzo. Ja jeszcze niedawno, będąc na wyjazdach, wkładałam sobie do buzi tą świnię. No nie idzie mi, nie. Odzwyczaiłaś się od tego mięsa? Tak, bardzo się odzwyczaiłam, ale z kolei my tu mamy tak tanią rybę mhm. i owoce morza. No tak. Że, no wiesz, grzechem by było po prostu narzekać. Ale wróćmy do tego planu, bo nie dokończyliśmy. Ach, i co jest w tym planie? No i skończyłam to mieszkanie. Po wielu walkach, to ja mogłabym następny odcinek sobie nakręcić, wiesz. Co ja przeszłam? Biała kobieta, projektant. Zwracam inżynierowi uwagę, że ściana jest krzywa. Albo kabel, ona sobie życzy przeciągnąć. Albo mówi, że tynki są krzywo zrobione. Dociera to do nich w ogóle, czy nie za bardzo? Absolutnie, nie. No tak myślałem. Przekładaliśmy podłogę w łazience, bo się woda wylewała z podprysznica trochę w drugą stronę, na salon, nie? I mieszkanko skończone? Mieszkanie jest skończone, tak. I projekt jest taki, żeby je wynajmować w tej chwili. Wynajmujemy już to mieszkanie, już po pierwszych klientach, więc pierwsze mhm. koty za płoty. Myślę, że będzie to szło nieźle. I projektem moim większym jest o poszerzenie. Mam znajomego Egipcjanina, który ma piękne mieszkanie w Sal Hashish. Piękna takim, dzielnica. Takim, że windą zjeżdżasz na plażę. Ekstra. Nie ma widoku na morze. Niestety, bo to mieszkanie byłoby dużo droższe. Ale za to tą windą na tą plażę, wiesz, fajnie, naprawdę. I też pod wynajem. I on chce to sprzedać albo wynająć, ale ja myślę, wymyślam sobie taki cwany plan. Że go namówię na to, żebyśmy to wynajmowali i po prostu umówimy się, jeśli się dogadamy co do kwoty, którą on chce otrzymywać i będzie mógł czekać na te pieniądze, a myślę, że to jest człowiek tak posażny, że stać go na to, to po prostu wrzucę to jako ofertę kolejną. Plus do tego trzeci zamysł to jest takie mieszkanko tanie, takie wiesz, za 200-300 funtów dziennie, na 200 funtów dziennie, mhm. z 2 sypialniami, ale tak trochę z europejskim, ale trochę egipskie, z malutką kuchnią, 2 szafki, no tak na short termy, tak? Żeby zbudować sobie taką, zresztą Egipcjanie sami do mnie dzwonią, tak jak mówię, polecają mnie i myślę sobie, że no, to jest dla mnie duma i to jest dla mnie miara sukcesu, że Egipcjanie w tym kraju mnie białą polecają sobie wzajemnie.
Może się mylę, ale... Oczywiście tak jest. Życzę Ci kolejnych sukcesów, samych dziękuję powodzeń. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli oczywiście się Państwu podobał, bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Oczywiście bardzo proszę też w miarę możliwości upubliczniać ten materiał. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia. Życzę pięknych, udanych wakacji. Zapraszam do naszej pięknej, słonecznej brygady. I do Kasi, jeżeli będziecie chcieli kupić jakąś nieruchomość albo wynająć. Albo po prostu wypić herbatę. Albo na herbatkę. Pozdrawiamy. Pa, pa.